Nie ma przypadków, są tylko znaki. Słowa bohatera jednego z filmów, Mela Gibsona, będą mottem rozważań na temat znaków, właśnie. Znaków, które widzimy, ale nie rozumiemy, które rozumiemy, ale nie zawsze prawidłowo. Przyjrzymy się kilku z nim i spróbujemy odkryć ich prawdziwe znaczenie. Zaczniemy od symbolu magicznego. Słynnych, znanych chyba każdemu słów, abracadabra. Są one przedstawiane w sposób odwróconej piramidy, czyli odwróconego trójkąta, który z każdym szczeblem ma coraz mniej liter. Samoznaczenie wywodzi się z hebrajskiego i można je przetłumaczyć jako promień swój wyśli w śmierć. Inne znaczenie, jest to jedno z imion Boga solarnego Mitry. Imię to rozumiało się i zapisywało jako Abraxas. Jeśli o stopniowaniu mowa i o piramidzie, to przyjrzyjmy się symbolowi drabiny. Drabina oznacza stopniowanie, komunikację pionową. Wstępowanie i również liczba szczebli nie jest tutaj przypadkowa, ponieważ liczba szczebli pojawiająca się w tej symbolicznej drabinie często jest liczbą dominującą w danej kulturze. Na przykład w Egipcie przeważnie te drabiny symboliczne miały 9 szczebli, rozumiane jako 9 rozbite na potrójną trójnię, czyli 3 razy 3. Z kolei Drabina Jakubowa ma tych szczebli aż 72, co rozbija się na 6 razy 12. Z kolei Drabina u Mahometa oznacza ludzi, którzy pieli się do Boga, do nieba. Także zobaczmy, jak w różnych kulturach rozumienie drabiny jest bardzo podobne i pojawia się niezależnie od siebie. Wspomnieliśmy przed chwilą liczbę, 12. Dlaczego ona jest ważna? Ponieważ składa się z iloczynu trójki i czwórki. Trójka to dynamika i wewnętrzność, natomiast czwórka rozumiana jest jako statyka i zewnętrzność. Dwunastka sama w sobie może być rozumiana jako rodzaj pełni, ponieważ dwunastokąt foremny w swojej w swoim, w swoim kształcie dąży do koła. Oznacza uporządkowanie cykliczne i każde uporządkowanie cykliczne, przynajmniej większość takich przykładów, zmierza właśnie do dwunastki. Zobaczmy, jest 12 godzin, 12 miesięcy, 12 apostołów. Jest 12 bóstw w różnych religiach, 12 plemion Izraela, czy chociażby ciekawy przykład: 12 dni od Bożego Narodzenia do Trzech Króli, czyli do 6 stycznia. I te 12 dni pojawia się nie tylko w religii chrześcijańskiej, ale chociażby również w tradycji chińskiej i Hinduskiej, kiedy te 12 dni w roku, tych zimowych dni, jest repliką całego roku. Tymczasem, czwórnia, wspomniana czwórka, oznacza uporządkowanie. Zauważmy, że mamy chociażby cztery pory roku czy czterech ewangelistów. I co więcej, mówiąc o ewangelistach, zwróćmy uwagę na cztery. No, mistyczne zwierzęta pojawiające się chociażby w wizjach Ezechiela i w apokalipsie świętego Jana. Markowi odpowiada lew, Łukaszowi wół, Janowi orzeł. Tymczasem tylko Mateusz jest tutaj niezgodność, bo według tych prawideł tych, tych czterech zwierząt powinien być paw. Gwiazda jest symbolem ducha. Jest wiele rodzajów, jak wiemy, gwiazd. Chociażby przykład gwiazdy Dawida, pojawiające się na fladze, chociażby Izraela. Są to dwa trójkąty. Trójkąt zwrócony do góry jest pierwiastek męski, trójkąt zwrócony wierzchołkiem do dołu pierwiastek żeński. Pentagram. Często jest pokazywany jako człowiek wpisany w pentagram, czyli gwiazda pięcioramienna, symbolizująca też kształt człowieka. Z kolei odwrócony pentagram jest symbolem szatańskim, satanistycznym. Także tutaj też trzeba zwrócić uwagę na te odwrotności. Jajko, nieskończoność. Nieśmiertelność, symbol życia, jak wiemy, jajko, chociażby jajko wielkanocne, z, tego, z tej tradycji się wywodzi. Kaduceusz, równowaga życiowa, dobre postępowanie. Natomiast kaduceusz często jest używany również współcześnie w symbolach organizacji. Środowisk związanych z medycyną, chociażby Światowa Organizacja Zdrowia czy inne medyczne organizacje. A Bierze się tutaj to aż z starożytnej Mezopotamii, kiedy to kaduceusz był symbolem boga leczącego z chorób. Kamień symbolizuje byt, spójność. Jest przeciwieństwem biologii poddanej prawom zmiany, prawom umierania. Natomiast Rozczaskany kamień oznacza chorobę, śmierć, porażkę. Pojawia się często też kamień jako symbolika związana z mieczem wbitym w kamień, jak chociażby słynny ekskalibur czy polski szczerbiec rzekomo wyszczerbiony o bramy Kijowa. Natomiast spadający kamień jest uznawany za symbol życia. Spadający z nieba kamień, tak jak meteory, uważano, że te kamienie przynosiły ze sobą życie z innych planet czy z innych rejonów kosmosu. Takim świętym kamieniem też jest umieszczony w mekce um, islamskiej święty kamień Kaba. Kogut, symbol czujności i aktywności, był umieszczany również jako tak zwany kurek na dachu, wskazujący kierunek, z którego wieje wiatr. Kogut był umieszczony na dachach budowli sakralnych, jak kościoły, katedry. Jak wiemy, występuje w Biblii wtedy, kiedy święty Piotr po raz trzeci zaparł się Pana Jezusa. Krzyż symbolizuje oś świata, łączność pomiędzy światem ziemskim a światem nadprzyrodzonym i przeciwieństwo rajskiego drzewa. Istnieje wszakże wiele rodzajów krzyża. Najpopularniejszy jest krzyż łaciński oraz krzyż grecki, ten ostatni. Jest krzyżem równoramiennym. Belka pionowa w krzyżu symbolizuje zjednoczenie nieba z ziemią, natomiast belka pozioma symbolizuje jedność wschodu i zachodu, czyli uniwersalny charakter zbawienia. Z kolei krzyż prawosławny ma dodatkowo belkę podpierającą stopy. Jest przekrzywiona, zwrócona jedną stroną w stronę dobrego łotra. Natomiast druga strona jest zwrócona ku ziemi, czyli do piekielnych czeluści, skąd nie ma odwrotu. Księżyc jest symbolem kobiecym, natomiast symbolem męskim jest słońce. Księżyc jest symbolem kobiecym, ponieważ biernie odbija światło jest symbolem bierności, ale równocześnie symbolizuje. Cykle życia, pojawianie się i znikanie. Stąd też część zwierząt określona będzie jako albo zwierzęta solarne, czyli związane ze Słońcem, albo lunarne, związane z Księżycem. Okoopaczności oznacza wszechwiedzę, przenikliwość, dostępność i posiadanie wszelkiej możliwej wiedzy. Jak widzimy, Oko opatrzności zostało zaadaptowane przez stowarzyszenia masońskie. Z kolei oko umieszczone na czole oznacza zdolność przenikania wszystkiego, pełną kontrolę nad działaniem. Rogi symbolizują od wieków siłę i potęgę. Do średniowiecza zdobiono nimi hełmy, ponieważ Oznaczają torowanie sobie drogi, tak jak baran i byk, rozpoczynają znaki Zodiaku, są tymi zwierzętami walecznymi. Róg siła i potęga, tak samo róg obfitości, z tego się wywodzi, a także korona, która była rozwinięciem tych rogów. Te poszczególne Szpice oznaczały tą samą siłę i władzę i potęgę. Ryba to z kolei mistyczna łódź życia, odznaczająca się mocą przedzierania się ku górze. Oznacza również wędrówkę świata i rzeczywistość przeszłą i przyszłą. Ryba w pierwszych wiekach symbolem Chrześcijaństwa. Słoń w Indiach oznacza on podpory świata. Hindusi wierzyli, że to właśnie na słoniu opiera się kula ziemska. Dlatego też otaczali słonia szczególną czcią. Słoń był w tych rejonach świata wierzchowcem dla królów i władców. Równocześnie zwracało się uwagę na kształt słonia, który przypominał obłoki i stąd też te wierzenia o podtrzymywaniu świata. Wierzyło się również, że słoń oznacza mądrość, wieczność i wstrzemiężliwość. Smok, bajeczne zwierzę. Spotykane wśród większości ludu świata. Zwróćmy uwagę, że zawiera ono w swoich cechach kompilacje ze zwierząt szczególnie agresywnych i niebezpiecznych, takich jak chociażby węże, krokodyle czy lwy. Pojawia się w, jako alegoria walki dobra ze złem, tak jak święty Jerzy zabija smoka w Chinach z kolei był symbolem władzy cesarskiej i tutaj zwraca się uwagę, że jako symbol władzy cesarskiej ten smok miał pięć szponów podczas gdy urzędnikom carskim przysługiwało prawo do legitymowania się symbolem smoka o tylko czterech szponach. Sosna symbol nieskończoności i wieczności. Jeżeli sosna czy inne drzewo przybiera dodatkowo kształt piramidy, to te dwa symbole się jakby kumulują. Zwróćmy uwagę, że wprawdzie nie sosna, ale drzewo cedrowe pojawia się we fladze Libanu. Swastyka występuje w niemal wszystkich pierwotnych i starożytnych kulturach świata, zarówno w chrześcijańskich katakumbach, w dawnej Irlandii, w greckich mykenach, u etrusków, w Italii, w hinduizmie, u celtów, u germanów, a także w Azji i Ameryce przedkolumbijskiej. Symbolizuje ona dynamikę, sugestywność, ruch. Zawiera w sobie połączenie krzyża greckiego i czterech osi rotujących. W epoce żelaza. Była wyobrażeniem najwyższego boga. Natomiast w średniowieczu była symbolem ruchu i potęgi słońca. Dopiero w XX wieku swastyka zyskała szczególnie negatywny wizerunek, ponieważ została zaadaptowana jako symbol niemieckiego nazizmu i następnie wszystkich zbrodni z tym związanych. Podobnym symbolem do swastyki jest triskelion. Czyli połączenie trzech takich samych figur czy symboli oznacza on dynamizm, ruch, życie, a także chociażby połączenie innych trzech cech, jak przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Co ciekawe, Triskelion pojawia się w herbach również polskich miast, miejscowości, jak Dukla, czy zakliczyn. Syrena, kobieta ptak, lub kobieta ryba. Jest symbolem pokus niemożliwych do spełnienia oraz symbolem sfery niższej w kobiecie: tego co złe, tego co przewrotne. Jej śpiew miał kusić nieszczęśników, po czym ginęli oni w męczarniach i byli pożarci przez. Te stworzenia. Syrena oznacza również taką dwoistość pomiędzy pokutą i zbawieniem oraz występkiem i potępieniem. Uroboros, smok gryzący własny ogon, symbolizuje czas i ciągłość życia oraz naturę mającą siłę do cyklicznej i stałej samoodnowy. Węzeł, zamknięte połączenie. Nieskończoność, skrępowanie człowieka, pewien stan psychiczny, ograniczenie, niepewność. Węzeł gordyjski oznacza również labirynt, a jego przecięcie oznacza sukces, yy, zwycięstwo i znalezienie wyjścia z trudnej sytuacji. Wiatr rozumiany jest jako pierwszy żywioł, oddech, duch. W chrześcijaństwie wiatr jest symbolem Ducha Świętego. Yang Ying, chiński symbol dwoistego rozdziału sił. Takiej samej ilości dobra odpowiada taka sama ilość zła. I tak zasada męska aktywna oraz bierna żeńska zasada. Przeciwne kolory, ciągły ruch, przemiany. Symbolika zwierząt. Człowiek jest wieloznaczny, natomiast zwierzęta są jednoznaczne, a ich cechy są niezmienne. Poprzez sztukę można zauważyć, że zwierzęta umieszczane wyżej na obrazach płaskorzeźbach są tymi zwierzętami pozytywnymi, lepszymi. Natomiast te zwierzęta usytuowane niżej są zwierzętami Niższego rzędu. Przykładem triumf lwa nad bykiem, jako zwycięstwo dnia nad nocą. Cyrkiel i węgielnica. Znany symbol masoński, cyrkiel jako duchowość i węgielnica jako ziemia i sfera materialna. To połączenie oznacza zbieżność materii i ducha. Menora. Symbolizuje 7 dni stworzenia świata. Jest ona również podobna do rajskiego drzewa życia czy krzewu gorejącego. Symbol Bluetooth jest złożony z skandynawskich run H oraz B. Oznacza ona heralda sinozębnego, niebieskozębego władcę, od którego wzięła się Nazwa Bluetooth. Trójząb pojawia się u Posejdona oraz u Boga Siwy. Posejdon, za pomocą trójzębu, tworzył niszczące fale. W niektórych środowiskach trójząb jest określany jako symbol satanistyczny. Tymczasem pojawia się. W symbolu marki Maserati, czy chociażby w herbie Ukrainy. Pacyfka swój kształt zawdzięcza alfabetowi semaforowemu i literom N oraz D, co miało oznaczać w założeniach autora nuklearne rozbrojenie. Według innych teorii, Pacyfka jej symbolika, Rozumiana jest jako krzyż Nerona, na którym Piotr został ukrzyżowany głową w dół. W tym znaczeniu pacywka rozumiana jest jako symbol nienawiści do chrześcijaństwa. Umberto Eco kończąc swoją głośną książkę, imię róży zamieścił takie oto motto Dawna róża trwa w nazwie, nazwy jedynie mamy. Dziękuję bardzo za uwagę.